Sądowanie dynamiczne to taki proces badań gruntu, który prowadzi do uzyskania informacji na temat jego struktury. No, tutaj mamy po lewej stronie sondę udarową, po prawej stronie sondę lekką, które są wykorzystywane właśnie przez geologów lub geotechników do oceny stanu gruntu, który, która prowadzi w zasadzie do uzyskania takich, takiego arkusza. Tu akurat arkusz jest wydrukiem z naszego programu sonda dynamiczna, który był tworzony już parę lat temu razem ze współ, we współpracy z firmą Geolab z Warszawy i y, udało nam się stworzyć fajny program przydatny wielu firmom, który jest w stanie y, w sposób bardzo sprawny obliczyć różne parametry właśnie związane właśnie z takim sądowaniem, gdzie Pewne elementy po prostu z pomiaru są zapisywane dla poszczególnych głębokości. Tutaj akurat widzimy ekran tego, ten panel główny właśnie tego programu i to co może nas interesować z punktu widzenia na przykład kwestii lokalizacji to to w jaki sposób się wypełnia takie dane na przykład na arkusz. No tutaj akurat widzimy wypełniamy sporządne geograficzne BL jeszcze wysokość H. No ale oczywiście pytanie, czy nie można by tego zrobić prościej, po prostu oznaczając sobie w Androidzie, na przykład klikając jakąś ikonkę i tak dalej, czyli najpierw mierzymy, a później, że tak powiem, rozpoczynamy to sądowanie. Czy, czy nie można w ten sposób to zrobić? No, ja zacznę od tego, takiego porównania. jakby to wyglądało, gdybym ja po prostu siedział tutaj z ołówkiem albo z długopisem i wypełniał dane? Wziąłem sobie jakiś przykład, e, wypełniłem podstawowe dane i zacząłem mierzyć czas i zmierzyłem sobie, jak Szybko zapisuje przy pomocy właśnie takiego długopisu. Przykładowo sądowanie do 4 metrów, czyli około 40 odczytów. No, jak widzimy, w ciągu niespełna minuty udało mi się wpisać w połowę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. No, i to jest, że tak powiem, test, który był przeprowadzany na trzech arkuszach. to jest jeden z nich, żebyście mieli taki pogląd. Będziemy uśredniać wyniki, zobaczymy jak to wygląda w praktyce, jak czy to w ogóle nam przyspieszy robotę, bo to jest ważne, no nie, bo czy, czy takie cyfrowe przechowywanie danych nam przyspieszy robotę. No tutaj akurat mamy wprowadzanie danych. Ja z jednej strony mam kartkę, z drugiej strony wklepuję ją do komputera. No, oczywiście, tak, że tak powiem, na tym komputerze człowiek już tak powiem, po tylu latach trochę szybciej operuje. Natomiast największy problem jest po prostu zerkanie na tą kartkę i rozszyfrowywanie tego, co ja tam napisałem, jak kura pazurem. No, oczywiście nie idzie mi tak szybko, jakbym chciał. Wklepuję powoli te wartości. Nie? Wpisywanie jest szybkie, ale trzeba najpierw tą, tą wartość. Jednak odczytać. No i tak, tak, tak to mniej więcej wygląda. Jestem prawie na dwóch metrach, a mamy cztery, więc trochę, trochę tego będzie. No cóż, to jest wada właśnie ręcznego wpisywania. Jak mamy gdzieś tam w notatniku zapisane, to znaczy w szkicowniku, niestety te dane trzeba przypisać i trzeba je wprowadzić do programu ręcznie no chyba, że mam urządzenie, które nam gdzieś tam zapisze, no nie, ale tutaj akurat mam taki klasyczny przypadek, gdzie dane są po prostu zapisywane przy pomocy jakiegoś łówka czy długopisu, czy na przykład trzymanego w rękawicach i, i po prostu, czy w rękawicy w zasadzie I, i po prostu dane są zapisywane, no i tam, że tak powiem, wiadomo, tam różne błoty i tak dalej, wcale, że tak powiem, lekko nie jest, no. więc no praktycznie dochodzimy do końca no i jak włączyć ten panel, najpierw klikamy sobie na nowy panel szybkiego sterowania, klikamy tą ikonkę, wracamy i teraz e, ustalamy jakieś tam współrzędne, że tak powiem punkty i w tym momencie my na przykład nie mierzymy, no ja w tym momencie nie jestem w terenie, e, ale mógłbym być, natomiast w trybie rysowania dodam sobie jakieś punkty, przybliżę się tutaj, powiedzmy w ten sposób. 3 Raz, dwa, trzy, cztery jakieś punkty. I w jakiś sposób dodajemy sądowanie do programu, wyniki sądowania? Po prostu klikamy punkt i klikamy ten na to przycisk. O. I tu już mamy tabelę y, tych liczb, odbić uderzeń. Y, I po kolei wprowadzamy dane. Tutaj widzimy, że zaczyna się od y, głębokości 0,4. Więc od tej głębokości będziemy wprowadzać dane i ja zacznę wprowadzać, liczcie mi czas. Przy pomocy takiego długopisu, który jest zakończony taką miękką końcówką, to tam za 12 zł bodajże było w jednym z marketów typu Intermarché, można było po prostu coś takiego dostać i działa to całkiem sprawnie. Nie musicie zamawiać specjalnego długopisu za tam czy wskaźnika za 100 zł, czy tak zwanego. Tego, jak to się nazywa, rysika. Tutaj mamy od razu coś, co jest przydatne, z jednej strony długopis, z drugiej strony rysik, no nie. I ja wpisuję sobie te dane. Jak widać, idzie mi w miarę szybko. No, wiadomo, że w przypadku zapisywania miałem tam, że tak powiem, tak jakby dwa znaki pisałem. Tutaj akurat muszę się trochę bardziej wysilić, bo mam w zasadzie trzy elementy do naciśnięcia: dwie liczby i przycisk OK. No, ale cóż. Najważniejsze, że nie jest to jakoś specjalnie ciężkie. Widać, że dość szybko to klikam. No, widzę, że już tak prawie minuta, czyli tak e, trochę wolniej niż zapisywanie ręcznie. No, ale dobra. Najważniejsze, że jest to zapisywane w pamięci komputerka. gdzieś tam będzie można sobie w tym telefonie to otworzyć. OK. Czekam w tym momencie, aż zakończę. Widzę, że zakończyłem. To będę klikał 0, tak. No i jest koniec. Dobra, i te dane są już wprowadzone. Teraz w tym momencie jestem przed, już przed komputerem. Klikam sobie punkt, mam włączony program sonda 2 i wciskam jeden przycisk. I co się dzieje? Pomiar zostaje od razu przekazany do komputera poprzez sieć Wi-Fi. Nie muszę podłączać ani przez USB, ani nic. Mam już w tym momencie wypełniony arkusz, który, którego dane zostały wprowadzone w sposób automatyczny do komputera. Ja nie muszę się Tutaj, że tak powiem, tych wpisywać widzicie. No, chwila moment, nie muszę tracić minuty na wpisywanie. Yy, dane są wpisane, można teraz w tym momencie sobie to dowolnie ogarnąć, można sobie tam to zmodyfikować. Gdybym chciał przekazać sobie dane z innego punktu, mogłem po prostu inny punkt wybrać i kliknąć przy ikon ikonkę wysyłania i te dane zostaną wysłane. No oczywiście kwestia jest tego, jak ja wypełniałem takie same dane, no to. To jest jedna sprawa. No to mam, mam zakładkę lokalizacja, współrzędne, H są już automatycznie przepisane, inne opisy też, więc to już ma, przynajmniej to jest załatwione, nie będziecie musieli się zastanawiać co i jak. Ta wersja, która tutaj obsługuje PowerGPS-a, czyli ten, to urządzenie po prawej stronie jest tą wersją domyślną, możecie mieć wersję GISową, czyli tą tańszą, albo RTK, czyli tą dokładniejszą, droższą. Jeśli chodzi o program sonda, niepotrzebne są dodatkowe moduły, wystarczy ściągnąć albo zaktualizować program do serii drugiej, czyli sonda dynamiczna 2 i jak najbardziej będziecie mogli z tego korzystać. Nawet będziecie mogli sobie uruchomić program tak, żeby przy starcie programu uruchamiała się automatycznie ta synchronizacja, żeby mógł czekać, więc jest bardzo fajnie. No tutaj mamy kwestię w powergps w jaki sposób ustawić konfigurację. No musimy mieć adres komputera odbiorcy. Tutaj się to opiera o, tej, o taką sieć bezpośrednią, no i, czyli peer-to-peer. -peer. No i adres IP wpisujemy w postaci adresu takiego cyfrowego z czterema segmentami. No tu akurat mam sieć lokalną, na której to testujemy, i adres komputera to 192.168.1.123. No pytanie, skąd wziąć ten. Wszystkie numery, i tak dalej. Po kliknięciu synchronizacji jest taki przycisk, włącz tryb synchronizacji. Po jego wciśnięciu serwer zostanie założony pod danym adresem, portem, nie musicie się martwić, i te dane wprowadzacie do telefonu, czy tam do tabletu, jak co jest wam wygodniejsze. I tutaj widzicie bardzo ładnie, to mamy po lewej stronie wprowadzone, i przy pomocy tych danych komputer, komputery się odnajdują. Gdybyście ten swój adres IP byli w stanie. Wydelegować tak, żeby był adresem publicznym, no nie, czyli tam, że tak powiem, wasz administrator przekieruje to odpowiednio, czyli możecie też tam port zmieniać, to nagle się okaże, że nawet jeśli będziecie w terenie, będziecie mogli te dane wysłać wprost z terenu do komputera, tylko ktoś, że tak powiem, z sieci musi tutaj pokombinować. No to zróbmy sobie takie porównanie: wpisywanie szkicownik 63, 53, 50 sekund, średnia 55 sekund. Przepisywanie manualne, no widać trzy wartości trochę dłużej, 64 sekundy, średnio dwie minuty. Czyli dwie minuty wymaga samo wpisanie wartości w tabeli, przepisanie ich. W przypadku PowerGPS-a wpisywanie jest troszeczkę dłuższe, przynajmniej w moim przypadku, 73 sekundy, natomiast no przepisanie automatyczne to jest chwila, moment, 2-3 sekundy. W rezultacie zamiast dwóch minut mam trochę ponad jedną minutę. I oczywiście, jakbym szybciej wpisywał, to pewnie bym zszedł do. Tej całej minuty. No ale tak, w przypadku pierwszym ręcznego wpisywania, łatwo o pomyłkę trzeba uważać przy wpisywaniu, czyli jak tam, że tak powiem, do, kom do komputera przepisujemy, jest inaczej. W tym przypadku port GPS-a przesyłania mamy, nie dość, że mamy natychmiastową no wysyłkę, jest dwukrotnie szybciej. To jeszcze, no, możemy i wysyłać dane z terenu i nie ma obaw o pomyłkę przy wpisywaniu, więc to jest bardzo fajna sprawa. Możecie z tego jak najbardziej korzystać, przetestować nawet na wersji demo. Nikt wam nie broni. Najważniejsze jest to, że całość możecie skonfigurować. Najważniejsze, żeby w telefonie był uruchomiony na przykład Wi-Fi i to Wi-Fi się łączyło do waszej sieci firmowej tam lokalnej, domowej, obojętnie. No to jest kwestia już ustawienia, bo zazwyczaj każdy, kto tam ma jakiś telefon z Androidem, chce sobie tam korzystać z sieci Wi-Fi, to musi mieć jakąś sieć wewnętrznie ustawioną. I tutaj możecie coś takiego zrobić, potestować. Zapraszam do testów, zapraszam do testów nowej wersji sondy dynamicznej 2.0.5 i PowerGPSa 2.13. Na pewno to Wam się przyda w robocie, szczególnie jak zajmujecie się z sądowaniem dynamicznym. Ja dziękuję bardzo za uwagę, pozdrawiam, hej!